Cześć, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku, tak jak widzicie, mamy dwóch przedstawicieli wagi ciężkiej. Naszego polskiego Ursusa. Ursusa C360, C362. Też pasujący do 4011. I 355. Moi drodzy, tak to sobie to oglądam. Nie robiłem jeszcze żadnych prób. Nie mierzyłem nic. Rozebrałem sobie tu z jednej skrzynki, tu z drugiej skrzyneczki. Rozebraliśmy sobie wały korbowe. I tak sobie oglądam. I powiem wam tak. Ten jest z Andorii. Tamten jest z Ostródy. Podstawowa kwestia, o której ja wiem i od razu wam mówię, że to jest moje osobiste zdanie. A że jeszcze żyjemy w wolnym kraju, to mamy prawo do wypowiedzi. Więc mamy tutaj taki piękny oto wał korbowy. Jeden i drugi. Który mam nadzieję, że zostanie przeze mnie poddany jak najbardziej subiektywnej opinii. Mianowicie, moi drodzy, na pierwszy rzut oka, to już mi się rzuciło od razu w oczy, to wał korbowy z Andorii jest zasmarowany pewnego rodzaju mazidłem. Zaraz wam pokażę to mazidło. Chroniące wał przed uszkodzeniem, może nie tyle, że uszkodzeniem, co po prostu przed łapaniem wilgoci. Może nie tyle za zarysowaniami, no ale wilgoć. I teraz ja tak sobie dedukuję, że skoro tamten wał jest tak, a nie inaczej zasmarowany, on jest zabezpieczony swojego rodzaju smarowidłem, ale tylko w miejscach stóp głównych i korbowodowych, łożysk. I teraz tak, moi drodzy, przyjaciele, co wam chciałem powiedzieć, a nie skłamać. Moim zdaniem ten klaster, ten smar został nałożony na pewno nie w Polsce. Takie jest moje zdanie. Chociaż zobaczcie, tu są założone folie. Ja już sprawdziłem tą firmę VCI.pl. Jest to firma z Poznania, zajmująca się wszelkiego rodzaju foliami. Zajmująca się wszelkiego rodzaju foliami zabezpieczającymi. I tak sobie oglądam to. Nawet wezmę sobie nożyk, moi drodzy. Weźmiemy sobie nożyk. I teraz zobaczcie. Widać? Może będzie widać. Zobaczcie.
tylko skrobnąłem tu mały odcinek tego smalcu, tego zabezpieczenia. Nie jestem fachowcem, ja tego nie pakuję, więc nie powiem wam, co to jest za materiał. Nie chciałbym się wypowiadać, ale słuchajcie, współczuję temu, kto to będzie mył. Jeżeli na gorąco, no naprawdę szacunek za poświęcony czas, za poświęconą pracę, bo tu będzie potrzeba kilku godzin, żeby to umyć. Na gorąco, może szybciej, może ten, ale w każdym razie trzeba to doprowadzić do kultury. Tamten wał do strudy jest troszeczkę szybszy do mycia, do przeczyszczenia. No oczywiście znowu tutaj trzeba powykręcać wszystkie korki zabezpieczające, kanały, umyć go, bo wiadomo, ktoś to składał, ktoś to produkował, może przedmuchał, może nie. Stopy też by wypadało odkręcić. Wszystkie te powierzchnie między stopą a wałem też przeczyścić, złożyć od nowa, czyli odbezpieczyć to. I moi drodzy, co mi się rzuca w oczy, a że pracuję 18 lat, to coś na ten temat wału z ostrudy mogę wam powiedzieć. Też myślę, że mogę wam powiedzieć coś na temat Andorii. To na temat Andorii naprawdę tutaj będziemy może snuli pewnego rodzaju domysły, może coś się w tej kwestii kiedyś zmieni, może nam Andoria powie, czyli to jest produkt naprawdę. Ale wiecie, co mnie zastanawia? Zastanawia mnie jedna rzecz. Po co tak zasmarowywać wał, który do hurtowni leci z hurtowni do sklepu i przeważnie od produkcji do sprzedaży mija kilka minut, może nie, godzin, nie. Ale przeważnie od produkcji do sprzedaży jest to kilka tygodni. Zobaczcie, ten wał korbowy został wyprodukowany 'niby w Ostródzie. Podpisał się ktoś pod tym, no ale ten podpis to podejrzewam, że to jest zdjęcie. Dnia 21.10. zeszłego roku. No czyli mamy około pół roku leżeć w hurtowni jednej, w drugiej. Pół roku i nic mu się nie stało. A ten jest tak zaklajstrowany tym smarem, tak jakby to miało płynąć tygodniami w solance, w słonym, wilgotnym klimacie do naszego pięknego kraju. No i powiem wam tak, co ja wiem i co wam mogę powiedzieć. W tym kraju nikt nie robi i na razie chyba nic nie słychać, żeby ktoś robił odkówkę potrzebną do produkcji wałów. To jest moja taka wiedza zdobyta przez ileś tam lat, którą nie jeden handlowiec mi powtarzał, że w tym kraju nikt nie robi odkówki. I teraz tajemnicą Poliszynela jest to, czy te wały są faktycznie produkowane w naszym kraju i obrabiane, bo nie produkowane, przepraszam, obrabiane w naszym pięknym kraju, czy po prostu taki wał przyjeżdża z krajów daleko wschodnich, jest u nas przepakowywany w piękne pudełeczko, drewnianą skrzyneczkę,
dostaje naklejkę i sprzedawany jest jako Andoria albo Ostruda. Podejrzewam, nie mam tutaj wału Styczyna, bo jeszcze jest Tyczyn. Na temat tego wału nie będę się wypowiadał, bo go nie mam i podejrzewam, że go miał nie będę, chyba że się trafi naprawdę klient, który się uprze na Tyczyn. Wtedy będziemy mogli sobie tutaj coś na ten temat odpowiedzieć. Dobrze, żeby Was nie zanudzać, to powiem Wam tak. W Ostródzie zawsze było, odkąd ja pamiętam, a 18 lat sprzedaję, zawsze było koło na wał. Koło zębate na wał zawsze było nabite, klin też był. To już tego w Andorii nie ma. Następną rzeczą zawsze w Ostródzie był kołek, który tutaj jest. Tak jak widzicie, kołeczek jest, kołeczka nie ma. Tam 20 zł zaoszczędzone, tutaj złotówka. No może około 30, bo w zależności od tego, jaki producent. Więc, moi mili, co mam Wam powiedzieć? Na pewno teraz sobie jeszcze omówimy jego wyważenie. Bo co już zwróciłem uwagę, to poczekajcie chwilę, ja sobie te wały obrócę tak, żebyśmy mogli je z jednej i z drugiej strony porównywać, a żebyście Wy widzieli. Zaczniemy od przeciwwag środkowych. Zobaczcie, ile tu jest tego kitu. Całe tony. Zobaczcie tu, ile tego jest. Boże, po co tego tyle? Chciałbym to wiedzieć. Ale zobaczcie sobie na jedną rzecz. Zwróćcie uwagę, nie wiem, czy to będzie widać. Będę chciał Wam to pokazać. Może się uda. Zobaczcie. Nie wiem, czy to widać. Tu. Złotówki. I zobaczcie. Tu złotówki. Ślad. Widzicie? Tego może dziobka zerwę. O. Widzicie? Odkówka wygląda bardzo podobnie. Obróbka też. Jeszcze teraz zobaczymy. Zobaczcie. Teraz upomniejszę sobie. Tu. I tu. Zaraz się obrócę i będziemy pokazywać od tamtej strony. Może znajdziemy coś więcej. Bo tak na pierwszy rzut oka tylko to, co widzę, Wam mówię. I teraz tak. Ta stopa jest nienawiercona. Ta stopa jest nawiercona dosyć płytko. Więc tu jest wyważenie w miarę im to pykło. No już niestety Ostruda ma tu dosyć, ten jest płyciutki, to już jest dosyć głęboki. Tu jest troszeczkę płytsze, nawiercenie i tu też jest płytkie. Więc tu już na środku wał jest potężnie wyważony w Ostrudzie. Tam nie. Obrócimy się z tej strony. I teraz zobaczcie. Już na pewno widzę różnicę. Tu mamy kanał olejowy. Tam go nie widzę. Tu jest kanał olejowy. I tu jest. Tu go nie widzę. Ale zobaczcie, żeby nie było. Ta odkówka. Zobaczcie. Nie wiem, czy kamera to wychwyci. O, widzicie tą stronę? Tutaj. I zobaczcie. Ta strona. Czy nie wygląda identycznie? Takie zastanowienie. Powiem Wam szczerze, że naprawdę temat jest ciekawy. Następną rzeczą, tu od czoła, nie wiem, czy to będzie widać, wygląda identycznie. Tu na kole jest zafrezowanie. Tu też jest zafrezowanie. Powiem Wam szczerze, że ja już tak się trochę zastanawiam.
nad tym i to bardzo. Patrzę sobie jeszcze na te stopy. Patrzę na te kanały olejowe, bo tutaj widzę, tam nie widzę. Będziemy zaraz go obracać i do Was wrócimy. Obróciliśmy sobie te wały i znowu porównujemy. Zobaczcie, tu, 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 tu. Zobaczcie, ta odkówka, odlewka tutaj w tym miejscu wygląda identycznie. Zobaczcie tutaj, dosyć szeroko i tu dosyć szeroko. Widzę już różnicę. Pierwszą, to widzę różnicę w śrubach. Zaraz Wam powiem jaką. Nie chciałbym tutaj filozofować, że coś jest inaczej, ale tak. To jest na klucz 19. Tu jest na klucz 22. Taka to różnica. Na pewno przy kręceniu. Teraz zobaczcie. Tam wał ma dwa płytkie nawiercenia. Tu ma jedno dosyć. No też płytkę. Ale z tej strony z tyłu. Tu jest jedno dosyć głębokie. Palec tak. O. Gdzie wchodzi. Ale tu mamy tak. Jedno. Nawiercenie i kitu od cholery. Drugie nawiercenie. Trzecie nawiercenie. To mnie właśnie zastanowiło już przede wszystkim, dlaczego tak, a nie inaczej. To mnie zastanawia. I wiecie co, wam powiem. Ja tutaj jednej rzeczy nie widzę w tych wałach. Zaraz to sobie tutaj zdejmę, tą osłonę. Bo wiecie czego ja nie widzę? Zobaczcie, tu jest kanał, tu jest kanał. W tym wale nie widzę zabezpieczeń do kanałów olejowych. To jest ciekawostka. To mnie bardzo zastanawia. Teraz zastanawia mnie kolejna rzecz. Ta śruba tutaj, delikatnie, ta czternastka, wystaje poza obrys stopy. Czy nie będzie gdzieś wadzić, haczyć? To jest ciekawostka. I tu jest to samo. Ta trochę bardziej wystaje. Ha. Następna rzecz. Tu jest śruba 10,9. Tam jest 8,8. Co jeszcze widzę? No powiem Wam tak. Na moje te stopy wyglądają znowu identycznie. I teraz, czy ktoś zapomniał zrobić kanałów? Poczekajcie. Ja muszę, muszę. Normalnie muszę, bo nie wytrzymam. Tu jest nawiert do kanału. Tu jest otwór, bo już czuję pod palcem. Tu jest otwór, poczekajcie, może będzie widać, jak to się zdejmie, o, widzicie, jest kanał smarujący, teraz to wszystko muszę zakleić, ale to otwieram, zaraz wracam. Dobra moi drodzy, jest różnica taka, że tamten jest nawiercany, kanał w kanał, pionowo, to znaczy pionowo, z boku, a ten jest nawiercany, z pozycji stopy. Może ja to źle mówię, zaraz wam powiem, nazywa to fachowo łożysko i zobaczcie. Pod skosem, ono już mi tam wyszło od spodu, widzicie? Jest nawiercony po skosie. Czy to jest lepsze rozwiązanie? Nie wiem, mnie zastanawia to właśnie. Powiem wam szczerze,
Nie wiem, co mam o tym myśleć. Naprawdę nie wiem, co mam o tym myśleć. Zastanawiają mnie właśnie te dwie rzeczy, ale zaraz zobaczymy. I teraz zobaczcie. Mam tu coś takiego. Wał korbowy C360. Specyfikacja wału korbowego nominalnego. To akurat pochodzi z Ostrudy. Czyli tak, czopy główne 70H. Jest jego średnica na czopie głównym. Na czopie korbowym średnica jest 60. Szyjka ma 35 mm tu pod koło, jeżeli dobrze pamiętam, a nie chciałbym kłamać. Długość 21 plus 61, czyli 21 tu, 61 dalej. Następna rzecz. Kołnierz ma średnicę 120, tu pod uszczelnia czy pod odrzutnik mamy średnicę 120. Następna rzecz. Otwór pod łożysko 52 mm, głębokość 20,5 plus minus 0,4, czyli ta tutaj, bo łożysko do C360 wbijamy we wał. Następna rzecz. Łożysko 6304. I teraz mamy tak. Długość czopów. Pierwszy ma 40. Drugi, trzeci, czwarty ma 42. I piąty ma 46. Czyli ten. Czemu ma 46? Bo tu przychodzą, moi drodzy, półpierścienie oporowe. Korba ma szerokość 42 mm. Jeżeli ktoś ma przyrządy, chęci, zapraszam, pomierzymy. Ja nie mam przyrządów. I przede wszystkim może nie tyle, że ochoty, bo ochota by była do pomierzenia tego, no ale to trzeba znać o obsłudze tych urządzeń. Ktoś tu ma doświadczenie i chciałby pomierzyć. Ewentualnie, panie Marcinie, pozdrawiam. Panie Marcinie, z pana przyrządem od My Friendów możemy sprawdzić HRC, twardość tych wałów. Zapraszam, panie Marcinie. Może kiedyś. Rozstaw czopów głównych. 92 mm to chyba jest od początku dotąd, jeżeli dobrze pamiętam. Oporowa kołnierzowa, to nie powiem wam, co to jest. Długość całkowita 700 mm. I teraz kanałek. O. Od czopu głównego 3 mm. Długość 56 kanału, głębokość 30 kanałku. Dopuszczalne odchylenie osi kanałka pod wpust. A, przepraszam, kanałek. To tu chodzi o wpust do klina. Szerokość 10, głębokość 30 mm. Co to tu jest, chyba mały błąd. I długość 56. Tutaj przychodzi wpust 10 razy 8 razy 56, więc trzeba by to dokładnie sprawdzić. Dopuszczalne odchylenie osi kanałka pod wpust względem płaszczyzn przechodzącej przez oś czopa pierwszego wykorbienia to jest plus minus 10 minut. 0,15 stopnia. Przesunięcie podłużnej płaszczyzny symetrii rowka klinowego względem osi wału to jest 0,03 mm. Kąt zawarty między płaszczyzną pierwszego i czwartego wykorbienia a płaszczyzną drugiego i trzeciego wykorbienia 180 plus minus 15 minut, czyli 0,239 stopnia. Tak to wygląda. I teraz zobaczcie, trzeba by wykręcić tą śrubę jedną,
No nie będę wykręcał, żeby później w razie reklamacji, czy zwrotu, czy czegokolwiek tego wału, ktoś mi nie powiedział, że tutaj coś było combination, było odkręcane, czy coś w tym stylu, nie? Więc otwór pod kołek kołnierzowy, tam jest dwunastka, tak, kołeczek dwunastka. No. I już jest wszystko jasne, moi drodzy. Tu mamy gwinty M12 na 1,5 na 6 szpilek. One nie są symetryczne, od razu wam mówię. Podkładki do tego przychodzą 2 i 1. Różnią się rozstawem około 3 mm. I teraz mamy tak. Otwór pod kołek z kołnierzem. To jest 12, głębokość 10 mm. Otworek gwintowany po przeciwwagi. M14 na 1,5, głębokość 23 mm, faza 1,5 na 30 stopni. A, czyli tak, gwint 1,5. Gwint na szyjce 32 mm. Czyli szyjka może mieć 35. Wszystko by się zgadzało. Gwint na szyjce M32 razy 1,5, długość 27 mm. Otwory olejowe poprzeczne FI8. Fazowanie 8 otworów głębokości 22,2 razy 60 stopni. Mogłoby tak być. Otwór gwintowany pod korek olejowy M10 razy 1. Może być. Płaszczyzna pod przeciwwagę. Nie powiem wam, co to jest. Płaszczyzna pod przeciwwagę 57. Od czopu 22. Tego wam nie powiem. No i teraz tak. Twardość 48 do 58 HRC. No, więc mamy twardość od 48 do 58. Duża różnica. I tolerancja. Może mieć 58, ale bardziej to bym się obstawiał, że wały korbowe mają bliżej 48 HRC. Może się, nie znam, no ale takie jest moje zdanie. Otwór pod kołek pod przeciwwagę 12. H7, czyli taki sam kołek przychodzi pod przeciwwagę, jak do koła zamachowego. Więc są pewne mankamenty. I proszę Państwa, powiem Wam tak. Podejrzewam, że ktoś to składał u nas, bo zobaczcie, Łańcucka Fabryka Śrub LF. To są nasze śruby. Tu śruby są nieznane. Tu nawet, powiedzmy sobie szczerze, ciężko widać na tym przeciwwagach. Tu jest 10.9, tu też jest 10.9, ale to jest jakiś no name. Nikt się nie podpisał. Tu widać, że to było u nas. Więc są plusy i minusy. Tu na wale ogólnie z ostrudy są jakieś symbole. Nie wiem od której strony, ale nie będziemy już w to wnikać. Na wale Zandori nic nie widziałem. Więc powiem Wam szczerze, że jeżeli ktoś ma jakąś wiedzę większą ode mnie, podzielcie się nią. Fajnie będzie się uczyć od Was też. O śrubach mówiłem przy kole zamachowym od 60, od sprzęgle, jak było koło zamachowe, omawiałem Wam, jak to przykręcić. 40 ma zamiast 6 śrub 3, pozostałe 3 trzeba zabezpieczyć. Jak sobie oglądam to, moi drodzy, to tak sobie oglądam i nie wiem, co mam Wam powiedzieć. Różnica między jednym a drugim wałem praktycznie jest cenowa nieodczuwalna. Na dzień dzisiejszy się wyrównało. No, ale nie potrafię Wam, moi drodzy, powiedzieć. Z tym wałem myślę, że nie będzie problemu, tylko przede wszystkim trzeba kupić śruby do stopy. Te wywalić, a przykręcić śruby 14 na łeb na klucz 19. Zobaczcie sobie, tak jeszcze sobie patrzę. Zobaczcie, tu odkówka, obróbka w maszynie i tu obróbka w maszynie. Moi drodzy,
To wygląda bardzo podobnie. Bardzo podobnie. Dobra, nie przedłużam. Pogadałem trochę. Niech każdy wyciągnie swoje wnioski. I od razu wam mówię. Ja nie mówię, że Andoria jest zła. Może to być też fajny, całkiem dobry produkt. Tylko niech ktoś to powie, co to jest. Bo ja bym naprawdę chciał wiedzieć, co kupuję. Nie tylko coś pod logo Andorii. Zobaczcie, tu jest karta gwarancyjna. Wał korbowy, data sprzedaży, wszystko. Kołkowanymi przeciwwagami, wał korbowy Andoria Mod. O, to można otworzyć. Czekajcie chwilę. O, jest. Wyjmiemy sobie kartę gwarancyjną. Karta gwarancyjna, numer fabryczny, pieczątka, podpis sprzedawcy, data sprzedaży. Numer fabryczny chyba 14. A to by wychodziło. Szukać dobrych produktów. Elmod Archimedes Morga. Warunki. Producent gwarantuje nabywcy najwyższą jakość wału przy użytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem w normalnych warunkach. Okres gwarancji wynosi 5 lata. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne ujawnione w nabytym wale zgłoszone w okresie gwarancyjnym. Reklamację wraz z uszkodzonym walem należy zgłosić do punktu, w którym została zakupione. W przypadku reklamacji przez producenta nabywca otrzymuje nowy lub naprawiony i wolny od wad wał. Reklamacja będzie rozpoznana i załatwiona w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Wady powstają w wyniku niewłaściwej eksploatacji, uszkodzenia spowodowane przez użytkownika lub osobę trzecią nie podlegają reklamacji. Taki jest zapis. Więc myślę, że już macie rozjaśniony temat wału korbowego. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, hej, cześć!